Dzień dobry, Mateusz Bęż, zapraszam na serwis sportowy. Miecz Legnica kończy zgrupowanie w tureckim Belek. Do drużyny pod koniec dołączył Iwo Kaczmarski, który został wypożyczony z włoskiego Empoli. Podczas zgrupowania Legniczanie rozegrali 3 sparingi, we wszystkich odnieśli porażki. Nowy nabytek zespołu zdążył już zadebiutować. Na pewno nie było łatwo, no bo miałem chwilę drugą podróż. Najpierw musiałem jechać z Włoch samochodem do Polski, później tutaj samolotem do Turcji. Także no nie było łatwo, natomiast jeśli chodzi o drużynę, no jestem zadowolony, bo chłopaki przyjęli mnie ciepło. Szczególnie, że znam właśnie Kubę Mądrzyka i Andrzeja Niebulisa z mojej przygód z Rakowem. I co mi właśnie trochę ułatwiło wejście do drużyny. Tak samo jeszcze było paru chłopaków tutaj z treningami zdjęć na treningach z kadrą. Było chyba około 4, także tam już parę twarzy kojarzyłem. A jeśli chodzi o mecz, to w moim wykonaniu, natomiast wiem, że jesteśmy na więcej, no i będę chciał to pokazać. Miecz już w piątek wznowi ligowe granie, a ich przeciwnikiem będzie Górnik Łęczna. Początek spotkania o godzinie 18. Za nami kolejna edycja piłkarskiego turnieju Bolków Cup o Puchar Burmistrza. W tegorocznej edycji rywalizowali ze sobą piłkarze z rocznika 2013 i 2015. Na turnieju organizowanym przez Nysę Kłaczyna stawiło się kilka zespołów, które rywalizowały ze sobą na wysokim poziomie. Tego dnia liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Ze składem nie mamy problemów, bo mamy bardzo dużo zawodników, więc tutaj musimy czasami zostawiać kilkunastu chłopców w domu. Ale jeździmy często na turnieje, także mamy dużo grania. Zaproszenie przyjęliśmy jak najbardziej. Jest bardzo fajne granie, bardzo szybka gra, także myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiaj jestem w roli podwójnej, nawet potrójnej. Tak, zawsze trzymamy kciuki za chłopaków. Chcemy, żeby coraz więcej grali na coraz wyższym poziomie, dlatego organizujemy też takie turnieje. Zawody wygrała drużyna AKS-u Strzegą, która w finale pokonała Jaworzankę Jawor. Do wznowienia rozgrywek czwartej ligi szykują się rezerwy Miedzi Legnica. W 3 ostatnich sparingach Legniczanie byli lepsi od rywali. Rezerwy Miedzi notują w sparingach bardzo dobre wyniki. W ostatnich dniach wygrali z wyżej notowanymi Karkonoszami Jelenia Góra 4-3. Następnie rozegrali 2 mecz z rezerwami Wisły Płock oraz Widzewa Łódź, z którymi również odnieśli zwycięstwa. Oba zespoły przewodzą w swojej grupie czwartej ligi, więc rywal był równorzędny. Miedź 2 Legnica ma za sobą świetny finisz rundy jesiennej, gdzie zbliżyła się do prowadzącego Słowianina Wolibórz na 3 punkty. Rozgrywki czwartej ligi zostaną wznowione na początku marca, a pierwszym rywalem Legniczan będzie Piast Żmigród. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.